Zdrowia. Do kogo należy granica państwowa? Subskrybujesz? Dziękuję. No w tym wypadku granica państwowa należy do Amerykanów, w Teksasie szczególnie. Trump jest trzeci rok już w Białym Domu, no jednym z tych obietnic to było zatrzymanie tej nawałnicy nielegalnych emigrantów. Oczywiście do Ameryki emigruje dziesiątki, setki tysięcy ludzi, którzy składają podania, czekają rok, dwa, trzy czy cztery, składają najróżniejsze wnioski o wizy pracownicze, niepracownicze, tymczasowe i tak dalej. No ale to wszystko jest cały ten legalna emigracja, gdzie tam można założyć, że każdy człowiek rozumie to, że jest jakiś wolny przepływ ludzi, no i pod jakąś kontrolą. Jedyne co... No, większość normalnych ludzi, którzy żyje legalnie w jakimś kraju, no to się zgadza, że jednak napływ czy przebieganie przez granicę nielegalnie, no to nie jest to najlepsza przyszłość dla danego kraju, szczególnie, że później ludzie trafiają w systemy stanowe i tak dalej i oni nie mają dokumentów, nie płacą podatków, no ale są utrzymywani z podatków tych ludzi, którzy pracują, tak, także to nie jest to uczciwe w stosunku do tych, którzy są legalni, do tych, którzy płacą podatki, do tych, którzy chcą, żeby kraj się rozwijał. No i jest ten problem. Ta nielegalna imigracja jest dosyć dużym problemem. Przez granicę z Meksykiem przechodzą spore ilości ludzi. No i Trump obiecał, że zbuduje tą ścianę. Trzeba pamiętać, że są dwa rodzaje ściany. Na granicy jest ściana typu chińskiego, kiedy po prostu Chińczycy stali za ścianą i strzelali do napastników, którzy napierali na tą ścianę. No jest ściana typu berlińskiego, kiedy ludzie ze środka chcieli przeskoczyć przez tą ścianę i pobiec w przeciwnym kierunku jak najdalej od tej ściany. No i komuniści im strzelali w plecy. Także mur amerykański to nie jest na pewno mur berliński, jest podobny do muru chińskiego. No ten mur chiński długo nie przetrwał, no bo wiadomo, że to jednak wymaga dosyć dużo no, pracy i opieki nad tym murem, no i nie dało rady, ten mur był za daleki, za długi i tak dalej. Jedyne co ten mur powoduje, no to że ci napastnicy na tych koniach 200, 300, 400 lat temu, czy 500 nawet, no to jak dojeżdżali do tego muru, no to jechali wzdłuż tego muru i przekraczali go w miejscu, który był bardziej dostępny, a ta grupa, która tam była obronna, biegała wzdłuż tego muru w tym kierunku, w którym szli napastnicy, tak? Także podobnie dzieje się w Ameryce, że oni budują tam ileś i później ci, którzy starają się przekroczyć tą granicę, przychodzą do tego miejsca najmniejszego oporu, no i wtedy są tam zatrzymywani czy wyłapywani. No, na dzień dzisiejszy prawo pozwala tym ludziom, jak już przekroczą tą granicę, no to nie są w zasadzie wysyłani automatycznie, tylko zostają później, są rozsyłani po całych Stanach, no i różne instytucje charytatywne zaczynają się nimi opiekować, no i podatnik zaczyna płacić. No i w Teksasie jest duży opór. Jest duży opór, no bo w tym południowym Teksasie to 54% ludzi mówi, że nie chce tych ścian, nie zgadza się, a 40 się zgadza. I z czym to jest powodowane? No na tej granicy teksańsko-meksykańskiej, no to jest dużo Meksykanów, naturalizowanych Meksykanów, czy drugie, czy trzecie pokolenie Meksykanów i oni mają po prostu z drugiej strony, tak jak przez Odrę powiedzmy, mają... Polska ma przez Odrę Niemcy, no to tutaj jest Rio Grande, to tam jest Meksyk. No i ten ruch przygraniczny jest dosyć żywy i częścią z tych argumentacji tych ludzi, którzy nie chcą oddać, znaczy to nawet nie chodzi o oddanie, no bo państwo, rząd powiedział, słuchajcie,
przyszykujcie się na to, że przyjdą po prostu zrobić topografię wszyscy ci geolodzy, nie, no ktokolwiek tam chodzi, tam mierzy, co, jak i gdzie, to przyszykujcie się, że będziemy chodzić. No i oni powiedzieli, że się nie zgadzają. Takie badanie, no to kosztuje tam $100. Później w zasadzie to państwo mówi tak, okej, no to tu jest taki pasek, my to wykupimy za tyle i za tyle, no bo konstytucja zabrania konfiskacji czegokolwiek w Ameryce, nie można zabrać bez opłaty, czy można powiedzieć bez zwrotu kosztów, no tyle tylko, że jest to określone jako wartość rynkowa, czyli nie ma czegoś takiego, że ktoś ma dom na trasie tam jakiejś autostrady, czy dróg, czy ma być budowana biblioteka. No ogólnie rzecz biorąc, to są na cele publiczne, to public domain, czyli taka własność publiczna, grupowa, czy tam narodowa, no to wtedy jest zazwalany. No w niektórych miastach był cyrk, no bo miasto zdecydowało wypieprzyć ludzi, czy wykupić ludzi z pewnych rejonów, dlatego że firma chciała zrobić takie shopping mall, czyli te wielkie sklepy, no i oferowało pieniądze ludziom, no nawet więcej, bo oferowali 10, 20, 50% więcej niż normalnie oni by uzyskali od prywatnych nabywców, no ale że się znarowili i powiedzieli, że nie chcą sprzedawać z tą nadwyżką taką dodatkową i nie chcieli się przeprowadzać, no to stan, czyli powiedzmy województwo, poszło do sądu, no i sąd ich zmusił do wykupienia. Nie było konfiskaty, nie było zabrania, no i powiedzieli, macie tu tyle pieniędzy, to jest więcej niż wartość rynkowa, no i w imię powiedzmy dóbr publicznych dostaliście pieniądze, no i spadać. No i ludzie się denerwują, że to jednak na sklepy, no to nie jest to samo, co powiedzmy na autostradę, czy na bibliotekę, czy na szkołę. No i się denerwują i krzyczą. Niektórzy mówią, że po ich trupie rząd to przejmie. Niektórzy są zadowoleni, no bo ktoś, kto ma powiedzmy tam 300 czy 500 hektarów na tym wybrzeżu i chce budować domy z tym widokiem na Meksyk, no to nie chce ludzi, którzy tam na kajaku czy tam na dęce z traktora przepływają i przechodzą ludziom przez te ich posesje, no to się zgadzają. Kościół katolicki z reguły, no bo jeżeli jest właśnie 30 do 70% katolików, tych Meksykan w tych rejonach, no to oni będą zawsze się przeciwstawiać temu, żeby były te ściany zaporowe, te mury zaporowe. No jest jedna diecezja, która w zasadzie tłumaczy, że papież Franciszek powiedział, że to jest w ogóle jakaś nowa antykultura, budowanie ścian powiedzmy pilnujących swoich terytoriów. No jest to dziwne stwierdzenie. Pieniądze, no co Ameryka mogłaby zrobić? No w zasadzie to mogłaby zrobić to, co było naokoło muru berlińskiego, tak? Tam jakiś tą kilometr czy dwa szeroki pas, no i wtedy oni by nawet nie musieliby mieć żadnych tam murów, wystarczyłoby jakieś czujniki na ruchy i tak dalej. No jest to strasznie, to są miliardy, teraz zmienili tam przy Rio Grande 110 mil, zmieniają tu i tam, trochę wydali, cała granica to ma 2000 mil, czyli powiedzmy 3200
3200 kilometrów granicy. No to jest, sporo do zabezpieczenia. Czy zbudowanie fizycznie takiego muru coś da? No nie da. Jeżeli są miasta i stany, które walczą przeciwko swojemu państwu, no bo stany to są takie małe kraiki, no ale jeżeli taki rząd państwowy na poziomie stolicy ma władzę nad granicami, no bo powinien mieć, no to w wielu miastach są prawa, które zabraniają, powiedzmy, policji, jeżeli aresztują kogoś za jakieś przestępstwa, poważne przestępstwa, no to bardzo często ci kryminaliści są wypuszczani tylko dlatego, że sędziowie mówią, że oni by byli deportowani. Czyli jak Amerykanin coś zrobi, no to idzie do więzienia i nie jest wypuszczany, no ale ludzie, którzy są nielegalnie w Ameryce, popełniają jakieś przestępstwa, no to są wypuszczani. Tak, także Amerykanie zaczynają być ludźmi drugiej kategorii. No bo już nie obywatelami, ludźmi drugiej kategorii. Także że ci, którzy popełniają przestępstwa, są lepsi niż ci, którzy żyją uczciwie i płacą podatki. No jest to zrozumienie jakiejś takiej dobroci społecznej, ten socjalizm, to jest jakiś po prostu wykoślawiony. Policja zatrzymując jakichś nielegalnych ludzi, którzy jadą z samochodem bez prawa jazdy, z nieważną rejestracją, z niezapłaconym podatkiem, powiedzmy z inspekcją za samochód, no to bardzo często policja błyskawicznie ich po prostu zostawia, nawet nie wypisuje żadnych raportów, nie wypisuje mandatów, nie wypisuje niczego, no bo oni wiedzą, że to się nic z tym nie stanie. Jeżeli ma się nie stać, no to oni po prostu tracą czas. No i kogo katują? No katują tych, którzy uczciwie żyją i się tam nie zatrzymali, powiedzmy, na znaku stopu czy tego rodzaju rzeczy. No i ta granica właśnie. Do kogo należy amerykańska granica? Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też? Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku. Mam nadzieję zmonetyzowanego.